8 września wspominamy błogosławionego Adama Bargielskiego, prezbitera i męczennika. Adam urodził się 7 stycznia 1903 roku w Kalinowie, niedaleko Łomży. W 1924 roku ukończył gimnazjum w Łomży. Myślał wówczas o karierze wojskowej i dlatego też wstąpił do szkoły podchorążych piechoty Polskich Sił Zbrojnych w Ostrowi Mazowieckiej. Pół roku później przeważyło jednak powołanie kapłańskie i 5 stycznia 1925 roku rozpoczął studia w seminarium duchownym w Łomży. 4 lata później przyjął święcenia kapłańskie. Został skierowany do pracy najpierw w parafii świętego Wojciecha w Poznaniu. Działał tam przy boku księdza Narcyza Puca, późniejszego męczennika. Następnie został skierowany na studia prawnicze do Strasburga, ale szybko je przerwał. Po powrocie pracował jako wikariusz w parafiach świętego Wojciecha w Puchałach, świętego Aleksandra w Suwałkach, Matki Bożej Różańcowej w Łabnie, świętego Ducha w Kadzidle, Najświętszego Serca Jezusowego w Bronowie i Przemienienia Pańskiego w Wąsoszy. Jeszcze w czasie posługi w Łabnie w roku 1936 wyraził pragnienie wstąpienia do Marianów z zamiarem posługi misyjnej w USA, ale jego ordynariusz nie wyraził zgody i prosił go o kontynuowanie pracy duszpasterskiej w swojej diecezji. Adam decyzję biskupa przyjął z pokorą. Znany był z zamiłowania do pracy z młodzieżą i szacunku do każdego spotkanego człowieka. Od 1939 roku był wikariuszem parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej we wsi Myszyniec, uznawanej często za stolicę Kurpi. Tam też zastał go wybuch II wojny światowej. Diecezja łomżyńska znalazła się w obrębie 2 okupacji. Łomża, zajęta początkowo przez Niemców, przekazana została w ręce Rosjan. Myszyniec natomiast, gdzie posługiwał ksiądz Adam, pozostawał w obrębie okupacji niemieckiej, co oznaczało natychmiastowe represje wobec ludności polskiej i przymusową germanizację. Adam, mimo rosnącego terroru, ofiarnie próbował dalej prowadzić posługę duszpasterską. W kwietniu 1940 roku Niemcy rozpoczęli kolejną turę masowych aresztowań duchowieństwa katolickiego oraz polskiej inteligencji. Także duchowieństwo kurpiowskie znalazło się na celowniku Niemców i 9 kwietnia 1940 roku Gestapo zatrzymało proboszcza parafii Myszyniec, 83-letniego księdza Klemensa Sawickiego. Adama w tym czasie nie było na plebanii, odwiedzał z posługą duszpasterską chorego. Gdy wrócił, natychmiast udał się na posterunek Gestapo w Myszyńcu. Zwrócił się z prośbą o zwolnienie proboszcza i w zastępstwie ofiarował siebie. Niemcy prośbę uwzględnili. Ksiądz Adam znalazł się w celi więziennej. Skierowano go do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie, który dla setek polskich kapłanów stał się obozem przejściowym przed wysłaniem do obozów w Niemczech. Adam został wywieziony do Dachau, gdzie znalazł się 19 kwietnia 1940 roku. Otrzymał wówczas obozowy ubiór, to znaczy pasiak, oraz tak zwany winkiel, czyli trójkąt malowany farbą lub naszywany na odzież więźnia na wysokości piersi z literą P na oznaczenie więźnia polskiego oraz numerem 4860. Po miesiącu, 25 maja 1940 roku, został zabrany do obozu Mauthausen-Gusen w Austrii. Adam przeżył piekło tego obozu. Po ponad pół roku, 9 grudnia 1940 roku, w ramach gromadzenia polskich duchownych z różnych obozów koncentracyjnych, zawieziono go z powrotem do Dachau. Tam zarejestrowano go ponownie, tym razem jako więźnia o numerze 22061. Polscy duchowni zostali zgrupowani w 2 barakach. Wprawdzie w obozie istniała kaplica, ale polscy księża nie mieli od pewnego momentu do niej dostępu. Zmuszani byli do wyczerpującej pracy fizycznej, poddawani licznym szykanom i prześladowaniom fizycznym. Pozbawiano ich ciepłej odzieży, co w surowym klimacie podalpejskim kończyło się wyniszczającymi chorobami. Kapłanom polskim nie wolno było odprawiać mszy świętej, odmawiać brewiarza, modlić się, czy mieć przy sobie jakichkolwiek przedmiotów kultu religijnego. Zakazano niesienia pomocy duchowej umierającym. Mimo tego
Za pośrednictwem więźniów zmuszanych do pracy w Monachium postarano się o hostie, komunikanty i msze święte odprawiano potajemnie. 15 września 1941 roku kapłani odmówili wpisania na tzw. listę Volksdeutschów i nie wyparli się polskości i godności kapłańskiej. Represje się nasiliły. Niemcy zdecydowali wówczas o fizycznej likwidacji polskiego duchowieństwa przetrzymywanego w Dachau. Rozpoczęły się wywózki w tzw. transportach inwalidów do innych obozów o mniejszym rygorze, a w praktyce do Hartheim, centrum eutanazyjnego, gdzie Niemcy mordowali wszystkich w komorach gazowych. W samochodach, których rury wydechowe skierowane były nie na zewnątrz, ale do wnętrza pojazdów. Ksiądz Adam takiej wywózki uniknął, ale nie uniknął stania się ofiarą fizycznej likwidacji polskiego duchowieństwa w Dachau. Został zamordowany 8 września 1942 roku przez obozowego strażnika. Jego ciało spalono w obozowym krematorium, a prochy rozrzucono po okolicznych polach. Beatyfikował go święty Jan Paweł II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, Adama, prezbitera, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miłości.